STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Jak można skomentować ten mecz? Wystarczy powiedzieć jedno słowo. Nareszcie wygrana w Zabrzu. Dokładnie. To jest teraz najważniejsze, zdobywać punkty. Tego chcemy i jak widać dzisiaj się to udało. Warto podkreślić fakt, że zagraliśmy wreszcie na zero z tyłu i to młodym składem obronnym, patrząc na boki obrony, ty oraz Daniel. No, spisaliście się, można powiedzieć, na medal. Dziękuję bardzo za tą opinię. Na pewno były jakieś tam błędy, które postaramy się skorygować na mecz z Legią. Była to dość młoda linia obrony, szczególnie jeśli chodzi o boki obrony, bo dwóch zawodników rocznika 2000, ale jak widać skutecznie z tyłu, także to cieszy. No warto też podkreślić grę do przodu, bo tylu sytuacji Ledzi stworzyliście, no to dawno nie oglądaliśmy w meczach Górnika, to był taki futbol dla kibiców, futbol pozytywny, futbol na tak. Tak, dokładnie. Wróciło to, co było w tamtym sezonie. Stwarzamy sytuacje bramkowe, co najważniejsze. Mieliśmy więcej nawet sytuacji, aby strzelić trzeciego gola. Nie udało się to, ale wygrywamy 2-0 i to jest najważniejsze. Wspomniałeś już o meczu z Legią, ale nie możemy zapomnieć tego, że po drodze jeszcze mecz pucharowy w Legionowie, a to z pewnością również nie będzie łatwy pojedynek. Dokładnie. Teraz na tym trzeba się skupić. Od jutra trzeba myśli zostawić odniesie tego meczu tutaj, dzisiaj i skupić się na tamtym meczu, który trzeba wygrać. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.